Witajcie ciekawscy! Czy tak jak i my macie swoje ulubione pary Hollywood? Jedną z najbardziej atrakcyjnych i najwierniejszych jest Ryan Gosling i Eva Mendes, którzy są szczęśliwymi rodzicami dwóch dziewczynek. W wywiadach nie mogą przestać dzielić się swoim rodzinnym szczęściem. Ale czy wiedzieliście, że przed poznaniem Ryana Eva Mendes była przeciwniczką ślubu i nie planowała mieć dzieci? Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, aby dowiedzieć się, jak Gosling zmienił Mendes i jak spodnie dresowe uratowały ich związek. Ryan Gosling i Eva Mendes zawsze pilnowali, aby ich relacja była prywatna. Przez lata byli tylko przyjaciółmi i zmieniło się to dopiero, gdy zagrali razem w filmie Drugie oblicze z 2011 roku. Odgrywali tam parę i znając poprzednie relacje aktora, nie powinno dziwić, że oczywiście stali się też parą w życiu realnym. Od samego początku Gosling wiedział, że Eva jest wyjątkowa. Na swoją pierwszą randkę wybrali się do Disneylandu, który jest ulubionym miejscem Ryana. Prawdopodobnie rozmawiali o tym, że przyjdą ponownie w to miejsce ze swoimi dziećmi. I zgadnijcie, co się stało, po 6 latach to naprawdę się wydarzyło. Pod koniec 2011 roku pracowali razem w święta przy projekcie Funny or Die. Przez cały ten czas, od pierwszej randki do premiery drugiego wspólnego filmu, nikt ich razem nie widział. Ukrywali się bezbłędnie. Kolejną rzeczą, o której się dowiedzieliśmy, było to, że Mendes i Gosling w 2015 roku ogłosili, że są rodzicami. Nikt nawet nie zauważył, że Eva jest w ciąży, ponieważ aktorka nosiła duże sukienki i zakrywała się torebkami, gdy śledzili ją paparazzi. Mendes przyznała, że wraz z Ryanem postanowili dać swoim dzieciom tak dużo prywatności, jak tylko mogą. Odróżnia ich to od większości hollywoodzkich rodziców, którzy zarabiają miliony na zdjęciach swoich dzieci, jak na przykład Angelina Jolie. Ich przepiękna córeczka Esmeralda urodziła się we wrześniu 2014 roku, a 2 lata później, w kwietniu 2016, para powitała na świecie swoją drugą córkę, Amadę. W tym samym roku pojawiły się plotki o ślubie, które miały sens, bo przecież mieli już 2 dzieci. Jednak para zdecydowanie im zaprzeczyła. Biorąc pod uwagę ich sekretne życie, to kto wie, może już też odbyła się prywatna ceremonia. Z drugiej strony, w wywiadzie dla Extra, Eva udzieliła nieoczekiwanej porady dotyczącej małżeństwa. Powiedziała, że odmówiła noszenia dresów w domu, a następnie dodała: przyczyną numer 1 rozwodu w Ameryce są spodnie dresowe. Ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę wiarę Ryana w to, że Eva jest tą jedyną, to trudno uwierzyć, że miałby zostawić ją i ich ukochane dzieci z powodu głupich dresów. Co więcej, jeszcze kilka lat temu, przed związkiem z Goslingiem, Mendes wyrażała niechęć do małżeństwa. Jej zdaniem w tym staromodnym podpisaniu kartki papieru nie ma nic romantycznego, a ludzie powinni po prostu zachowywać relacje tylko dla siebie. A co jeśli teraz ma inne przekonania? W 2019 roku kubańska aktorka i modelka zdradziła, jak Gosling zmienił jej poglądy dotyczące rodziny. W wywiadzie dla Women's Health powiedziała, że zanim poznała Ryana, nigdy nie myślała poważnie o zostaniu matką. Założenie rodziny nie było dla niej priorytetem, ale jej podejście zmieniło się drastycznie, gdy zakochała się w kanadyjskim aktorze. Obecnie mają 2 dzieci, a Eva przyznała nawet, że woli pozostawać w domu, niż uczestniczyć w imprezach na czerwonym dywanie. Podzieliła się swoimi zamiarami dotyczącymi tego, że chce poświęcić się wychowaniu córek, robiąc przerwę w karierze, co byłoby dla niej nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Powiedziała, że jest tylko mamą, ale za to bardzo szczęśliwą mamą. Jednak Women's Health zapewnia nas, że aktorka nie jest gotowa na emeryturę i pewnego dnia znowu pojawi się na ekranie. Wygląda na to, że Ryan jest romantykiem nie tylko w filmach, ale także w życiu prawdziwym. Ten czarujący aktor sprawił, że Eva Mendes diametralnie się zmieniła. Teraz są szczęśliwą rodziną i kto wie, może już planują 3 dziecko. I co wy na to, ciekawscy? Czy wiedzieliście, że przed poznaniem Ryana aktorka nie chciała mieć dzieci? Co myślicie o Evie Mendes i Ryanie Goslingu? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. I pamiętajcie, słyszymy się w kolejnym odcinku, które codziennie pojawiają się na naszym kanale.